Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam inspirujących gości po to, aby porozmawiać na przeróżne tematy od zdrowia przez weganizm, ekologię aż po podróże. Tematów jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej tutaj na moim kanale w moim programie. Dzisiaj moim gościem jest Orina Krajewska, aktorka, również modelka, ale powinnam powiedzieć, przede wszystkim działaczka fundacji Małgosi Braunek bądź i od niedawna autorka. Bo właśnie z uwagi na publikację książki Oriny, zaprosiłam ją tutaj do podcastu. My miałyśmy przyjemność spotkać się kilka miesięcy temu, a kiedy ja usłyszałam o książce. Wiedziałam, że musimy porozmawiać tutaj w studio. Książka nazywa się Holistyczne ścieżki zdrowia bądź i polega ona na rozmowach z specjalistami z przeróżnych dziedzin o zdrowiu. Książka ta łączy ze sobą pozornie bardzo różne światy. Mamy tutaj genetykę, mamy medycynę chińską, makrobiotykę, nagle mamy cancer coaching czy rozmowę z tatą Oriny, Andrzejem Krajewskim o buddyzmie. Jednak, mimo wszystko, te z pozoru różne dziedziny mają wspólny mianownik a jest nim nasze zdrowie i nasze, nasz dobrobyt psychiczny i fizyczny. Dla mnie ta książka jest niesamowita i polecam ją każdemu. Dostałam ją, słuchajcie, przedwczoraj wieczorem, a wczoraj wieczorem miałam ją już przeczytaną. I uwierzcie mi, ja nie czytam wcale szybko. Dwa wieczory zajęło mi przeczytanie tej lektury i jest to tak inspirująca i mądra książka, jednocześnie bardzo przystępna i myślę, że do polecenia niemalże każdemu, że ja nie mogę wyjść z podziwu z tego, co wiem. Książka jest teraz w dodruku, ponieważ odniosła duży sukces i wszystkie kopie zostały przedane, co mnie bardzo cieszy, bo to powiedziałabym jeszcze w dzisiejszych czasach niekonwencjonalne podejście. Nie spodziewałam się, że zyska aż tak dużą popularność tak szybko, ale to jest świetny znak i jestem bardzo ciekawa też reakcji ludzi, którzy po nią teraz sięgają czy, czy sięgną. Tak jak mówiłam, książka nazywa się Holistyczne ścieżki zdrowia. Chodzi tutaj o holistyczne podejście do zdrowia. Holistyczne to takie, które bierze pod uwagę bardzo wiele... Kątów i aspektów bierze każdego człowieka, postrzega go jako osobną jednostkę i osobny przypadek, w takim kontekście, że nie patrzymy tylko na konkretny objaw czy dane schorzenie, tylko pracujemy z ciałem, z duszą na wielu płaszczyznach. Książka w dużej mierze opiera się też o koncept medycyny integralnej, czyli to taka, która łączy w sobie medycynę zachodnią. Nowoczesną, powiedzmy, taką, którą znamy ze szpitali przychodni, z medycyną nazywaną alternatywną, taką jak wspomniany przeze mnie wcześniej system chiński, czy medycyna chińska, czy też system indyjski, Ayurveda. Jest to podejście do zdrowia, które nadal jest niepopularne, niewystarczająco popularne. Na szczęście. Istnieją miejsca, które w ten sposób podchodzą do pacjentów i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej, ale to nawet nie chodzi o, o kliniki i o wielkie systemowe zmiany, tylko o te małe kroki, które my możemy podjąć sami w domu i zacząć dbać o siebie dla siebie. Małymi rytuałami, małymi, tak jak powiedziałam, zmianami na lepsze i po prostu większą świadomością tego, jak żyjemy i dlaczego prowadzimy taki, a nie inny styl życia. Rozmowa z Oriną to była czysta przyjemność, nie była długa, bo miałyśmy ograniczony czas, nagrywałyśmy niewiele ponad pół godziny, mam nadzieję, że mimo wszystko udało mi się wyciągnąć esencję tego, co Orina ma do przekazania, także gorąco Was zachęcam. Orina, dziękuję, że przyszłaś do mojego studia bardzo miło, że przyłaś moje zaproszenie i ja jestem świeżo po lekturze twojej książki. Jak wiesz, skończyłam czytać wczoraj i będę też się do niej dosyć intensywnie odnosiła podczas naszej bardzo rozmowy. Bardzo proszę. Ale zacznę od tego, że po pierwsze gratulacje, a po drugie, twoja, w twojej książce napisałaś na początku, że starasz się zadawać pytania swoim rozmówcom z perspektywy, powiedzmy, przeciętnego odbiorcy, osoby, która gdzieś tam interesuje się zdrowiem, ale Chcesz jego słowami podchodzić do tych, do tych rozmów? Ty siedzisz w świecie zdrowia od dłuższego czasu, powiedzmy od kilku lat, nie mhm. wiem jak jest dokładnie. Czy mimo wszystko dla ciebie te rozmowy i pisanie tej książki to była mm, nauka? Och, ogromna, ogromna. Może tak. Myślę, że w ogóle łatwo, łatwo jest, pogłębiając cały czas te tematy związane z, ze zdrowiem, bardzo łatwo jest się oderwać od takiej codziennej rzeczywistości, która nas otacza, bo, bo wiadomo, że, że im, im bardziej drążymy, im bardziej wchodzimy głębiej w jakiś temat, tym bardziej on się staje specyficzny, język staje się bardziej powiedzmy taki profesjonalny, ale myślę, że takim celem dla mnie przy pisaniu tej książki było niezapominanie o tym. Że celem przede wszystkim jest w ogóle obudzenie jakiejkolwiek świadomości i aktywności. Bo to, że jest jakaś już grupa, która już wie, i możemy sobie to potwierdzać, tylko no tak, żywienie jest takie ważne, no tak, aktywność fizyczna jest taka ważna. My to już wiemy powiedzmy podstawowo, czy te osoby, no tak jak teraz mogę rozmawiać z tobą, pewnie mogłybyśmy po prostu poświęcić całą rozmowę na, na żywienie, na, na to, czy warzywa takie, czy, czy inne. A myślę, że takim podstawowym celem jest w ogóle obudzenie takiej społecznej świadomości, żeby to, a żeby to się przełożyło potem na. Grunt w ogóle funkcjonowania generalnie w całym systemie społecznym? Więc tutaj do tego potrzebne były takie bazowe pytania. Natomiast ja się tak dużo nauczyłam na tym i tak pogłębiłam. No na przykład do niektórych tematów w ogóle też nie, jakby pierwsza się z nimi zetknęłam, powiedzmy, z genetyką. Miałam naprawdę takie wcześniej bardzo powierzchowne do czynienia. No wiedziałam, że oczywiście są testy genetyczne i szczególnie w grupie ryzyka trzeba je robić i się temu przyglądać, ale nie miałam pojęcia, w jaki sposób na przykład te geny tak naprawdę nas determinują, a tym bardziej jak możemy na nie wpływać, żeby one na przykład y, wpływać na ich ekspresję. Więc to dla mnie to była całkowicie y, na początku jakaś taka sfera zamglona i dopiero poprzez rozmowę z profesorem Lubińskim zaczęłam sobie to jakoś tak y, y, widzieć w tym pewien system i zaczęłam to jakkolwiek rozumieć, a myślę, że tutaj w ogóle profesor Lubiński jest taką wspaniałą osobą że jest, no jest naprawdę naukowcem mm, klasy światowej i absolutnym pionierem, natomiast nie zapomina właśnie o tej misji docierania, po co to robi, czyli docierania do nas. Medycyna chińska dla mnie to było kolejne odkrycie, ogromne, też znałam ją bardzo fragmentarycznie. Właściwie każdy ten temat, zaczynając od takich bardzo bazowych pytań, nagle okazywało się, że jest tam, po prostu drzwi się otwierają i jest, można by tych rozmów jeszcze przeprowadzać, a przeprowadzać ze wszystkimi rozmówcami. Czy kiedy wybierałaś sobie rozmówców, mhm. robiłaś jakąś selekcję, to było rzeczywiście tak, że miałaś w kim wybierać? Czy jednak ci specjaliści są jak takie czarne? owce, jednak to są takie małe brylanty, które... No, nie, nie, myślę, że wiesz co, mam mega szczęście i jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim rozmówcom, którzy się zgodzili, bo to są wielkie autorytety, naprawdę, to są w tych dziedzinach, w których, którymi się zajmuje na przykład właśnie wspomniany profesor Lubiński, on jest pionierem na skalę światową, więc jestem po prostu mega wdzięczna, że się zgodził. Jeśli chodzi o, o medycynę chińską, o profesor Lidzie jest też y, w takiej światowej, można powiedzieć, czołówce medycyny chińskiej. I tak można tutaj wymieniać, Wojtek Eichelberg no, to jest na naszym polu, no, dla mnie to jest absolutny autorytet w ogóle filozofii życiowej. E, więc, więc, y, więc tu bym powiedziała, że to są, każdy z nich jest wyjątkowy w, w swojej dziedzinie. Jeśli chodzi o dobór metod, to, bu, to było ogromne wyzwanie. E, oparłam się w ogóle na założeniach medycyny integralnej i holistycznego podejścia do zdrowia, więc wiedziałam, że muszą być działy duchowości ciała i umysłu. I potem od tego już sobie konstruowałam na podstawie medycyny też integralnej, czyli zdrowego stylu życia. Wiedziałam, że musi się znaleźć aktywność fizyczna, musi się Tylko znaleźć... Konstruować ścieżki. Ścieżki, dokładnie. <gry> tak, ale, ty, ale tych ścieżek, wiesz, ja to w ogóle widzę tak. Jest sobie taka droga i potem tych ścieżek jest mnóstwo. Można iść tak jak w lesie. Można iść w tyle różnych stron i one się, one się mnożą. Potem to tak, jak, albo jak drzewo, można by powiedzieć, że to są konary, które potem rośnie następny i następny, bo jest bardzo też dużo metod, które na przykład są połączeniem różnych metod. One się ogólnie, że biorąc, cancer coaching jest takim, taką metodą, która wynika trochę z coachingu, trochę z psychologii, trochę ma narzędzi mindfulnessowych, czyli takiej uważności. Mhm. Więc jest bardzo dużo potem metod, które są wspaniałe, a są już jakąś taką hybrydą różnych. Jeśli chodzi o, o medycynę umysłu, ciało, tego jest po prostu odgroma i więcej. Więc tu oczywiście było wyzwanie, żeby to wszystko tak skumulować do takich... Wyselekcjonować. Tak, wyse I tu y, mam nadzieję, że to, się, że to się czyta, że to jest powiedzmy jakaś tam esencja, bo można by tych wywiadów zrobić 24, 36 i je mnożyć, ale też no wiadomo, że nie ma co się też przeładowywać informacjami. Chodzi o to, żeby... Pewne takie podstawowe informacje yy, z tej książki, takie miałam założenie, żeby one, żeby można było sobie zrobić taką podstawową mapę. No dobra, ale holistyczne ścieżki zdrowia, holistyczne podejście do zdrowia, medycyna integralna, co to jest dla Ciebie po tych wszystkich wywiadach? To jest dbanie o siebie aktywne, kompleksowe. Czyli właśnie uwzględniając poziom ciała, ducha i umysłu. I systematyczne, i spersonalizowane. To jest, to jest dla mnie to. To jest taka dla mnie absolutna esencja. Jakby po, po w ogóle pracy nad tą książką, jeszcze bardziej zrozumiałam, jak, jak, jak wszyscy jesteśmy różni, jak każdy musi znaleźć coś dla siebie i swoją ścieżkę. Tam, gdzie dla mnie te holistyczne ścieżki, to, to teraz takie, jak rozmawiam z kimś, to zawsze mam takie poczucie, że życzę mu, żeby znalazł swoją ścieżkę zdrowia. Z różnych metod, z różnych podejść. Dla kogoś na przykład może będzie na przykład cancer coaching, bieganie i powiedzmy kombinacja do tego yy, lecznictwo jemu zapasuje i to będzie jego ścieżka, to będzie jego mapa na ten moment, ale będzie robić to systematycznie. Ktoś będzie musiał na przykład zadbać bardziej o regenerację o, o swój sen, o poziom stresu i do tego na przykład dołoży znowu kolejną jakąś metodę, metodę która mu zapasuje. Nie chodzi o to, żebyśmy robili wszystko. Tylko, żebyśmy znaleźli, naprawdę zaczynali od małych kroków. To jest, nie chcę powiedzieć, że łatwo powiedzieć, ale wiadomo, że w idealnym świecie każdy z nas odnajduje tę swoją ścieżkę, ale kiedy jesteśmy nowi w świecie hmm, holistycznego podejścia do zdrowia, czujemy się często przytłoczeni mm. ilością informacji. Nawet czytając tę książkę i interesując się zdrowiem, też widzę, że tych możliwości jest tak dużo, mm -hmm. ale chciałabym wiedzieć, czego się złapać najpierw, tak jak, mm -hmm. jak, jak zacząć. I mm -hmm. też kiedy w ogóle wchodzimy w świat takiej medycyny alternatywnej, mam wrażenie, że z jednej strony mamy, dajmy na to, medycynę chińską, mamy ajurwedę, czy mamy ziołolecznictwo. I czy masz jakieś takie wskazówki, jak się w tym nie pogubić, jak znaleźć taki złoty środek, mm -hmm. żeby nie, żebyśmy nie musieli się szufladkować, że ja stosuję tylko medycynę chińską, Jasne. tylko gdzieś tak, no, może wyluzować. No tutaj tutaj jest w ogóle y, bardzo... Jakby są dwa tematy. Jeden, to jest, który jest bardzo dla mnie ważny, to jest medycyna integralna. Jakby oddzielenie medycyny integralnej od alternatywy. Bo ona się notorycznie miesza, co jest naturalne, bo jesteśmy jeszcze na początku tej całej drogi. Ale takiego wprowadzania medycyny integralnej. Ale jak ona, sama nazwa wskazuje, ona nie stoi w opozycji. Alternatywa stoi w opozycji do konwencjonalnej. I uważam, że tutaj jest to, jest tym największym. Bólem i przynosi największe cierpienie osobom, które stoją często pod ścianą i szukają wyjścia dla siebie, ale są zmuszone wybierać. Medycyna integralna łączy jedno i drugie, czyli zaprasza medycynę konwencjonalną razem z niekonwencjonalną czyli to, co mogłoby się stać alternatywą, ale nie musi może być wspomagające. I to jest według mnie wspaniałe wyjście z sytuacji. W ostrych przypadkach sięgasz po medycynę konwencjonalną. Ale tak naprawdę nie zapominasz o tym, że systematycznie, codziennie pracujesz na swoje zdrowie. I tutaj wracamy, wracamy do pytania Twojego. Czyli podstawy. Mówi się w medycynie integralnej, która właśnie jest dosyć już usystematyzowanym podejściem, że przede wszystkim to jest ten zdrowy styl życia. To są cztery filary. To jest w, absolutnie to jest praca nad umysłem swoim, czyli poziomem stresu, którego mamy bardzo dużo w tym momencie regeneracja, czyli zdrowy sen. Teraz jest mnóstwo na ten temat, bardzo ciekawych hmm, publikacji. Zresztą hmm, w zeszłym roku grupa naukowców dostała Nobla z takiej dziedziny kronobiologii, która, hmm, która mówi w ogóle o wewnętrznym, wewnętrznym hmm, zegarze i takim hmm, łapaniu właśnie kontaktu z tym naszym rytmem. I zaburzanie tego rytmu prowadzi znowu do jakichś tam konsekwencji zdrowotnych. Aktywność fizycz fizyczna i yy, dieta odżywianie. Więc to bym powiedziała, że te cztery rzeczy, tak jak się mówi, to to jest podstawa, pierwsza podstawa do tego, tylko systematyczna naprawdę. Ale powiedz mi, dlaczego tak jest? Twoim zdaniem, że ym, pierwsza rzecz jest taka, bo tutaj pytań nasuwa się bardzo dużo. A propos medycyny alternatywnej też to było poruszone w twojej książce, że to są systemy takie jak na przykład medycyna chińska czy ayurveda, które. Istnieją od tysięcy lat, i to one były tym fundamentem, na bazie którego stworzona została rycyna zachodnia. A teraz jest ona wyśmiewana. Czyli dlaczego te stare systemy nie, nie utrzymują tego szacunku i dlaczego zachodnia medycyna ich nie akceptuje? No, bo myślę, że to jest kwestia języka, którym się posługujemy. Bardzo się zapędziliśmy, my zachodni, do języka statystyki i do języka evidence-based. Wszystko jest poddawane tak naprawdę tym narzędziom. I na tej podstawie jest klasyfikowane jako powiedzmy pomagające lub niepomagające. Medycyna chińska, Ayurveda, medycyna tybetańska, te wszystkie wielkie systemy medyczne, które funkcjonują od tysięcy lat, one mają zupełnie inny, innym paradygmatem myślenia się posługują i zupełnie innym językiem się posługują. Nam na pewno brakuje tolerancji i po prostu pokory wobec czegoś innego, i to jest nasz podstawowy błąd. I tutaj. Yy, Myślę, że to jest gigantyczna praca do wykonania na poziomie w ogóle systemowym, żeby żebyśmy my, jako my, mówię o zachodzie, o tym, funkcjon o, tym, o tym sposobie myślenia, chcieli naprawdę zejść z tego tronu, na którym siedzimy. Bo przyzwyczaliśmy się do tego, że wszystko, co jest wypowiedziane poprzez nasz pryzmat, przepuszczony przez te nasze narzędzia, które umówmy się, one są bardzo jednak. Prymitywne, dlatego że statystyka, jakby nie patrzeć, rozumiem absolutnie jej założenia i to jest jedyne, do czego możemy się odwołać, tak, tak jak się mówi o demokracji, no lepszego systemu nie wymyślono. Mhm. Okej, okay, statystyka może na ten moment lepszego systemu nie wymyślono, ale mimo wszystko to zawsze jest wyciągnięcie średniej. Nie możemy zapominać o tym, że zawsze spoza tej średniej jest ktoś, kto zupełnie się w tym nie odnajdzie, po jednej i po drugiej stronie. Więc yy, jest, to nie jest odpowiedź całkowita. I to jest zresztą tam yy, yy, profesor Lidzie, on o tym wspomina w swoim wywiadzie, że jest to pewna też hipnoza, że posługujemy się statystyką, która yy, na przykład przewidujemy, ile komuś zostało życia, jaką dostaje diagnozę i komunikacja. Programujemy po prostu osobę. programujemy. Ale rzeczywiście, że tak. Czemu nie możemy programować w drugą stronę, motywując? Na przykład w medycynie integralnej, też tam y, y, doktor Elżbieta Dudzińska, z którą rozmawiałam, też się do tego odno odnosi, do właściwie roli lekarza, która powinna być, i tu już się mówi w medycynie integralnej o tym, jak ogromny nacisk powinien być położony na to. Rola lekarza jest motywująca, a nie de deprymująca. Natomiast tutaj na razie jesteśmy na wolna amerykanka. Ale y, jeśli chodzi o te, y, wracając do systemów, y, to, to ja bym powiedziała, że to jest taka zachodnia arogancja. I bardzo y, bym sobie życzyła, żeby to się zaczęło zmieniać, bo nie można podważyć. My nawet nie jesteśmy w stanie datować wedy hinduskie. Właściwie nie wiadomo, ile mają lat. Y, profesor też Lidzia powiedział: pie Pierwsze teksty dotyczące medycyny chińskiej są datowane na 5000 lat. Gdzie już one się odnoszą do, medycy do tradycyjnej medycyny chińskiej? Mhm. Z perspektywy nas, naprawdę ostatnich 200 lat to jest bardzo aroganckie traktować te systemy jako nieznaczące i czyli jakie? Do tej pory funkcjonujące jako pewna nie wiem nieudolna próba jakiegoś leczenia. No, jednak mimo wszystko. Tylko dlatego, że nie jest to spisane w tabelkach. W, w, oczywiście, według naszych standardów. Pamiętajmy, że wypracowaliśmy sobie standardy. Nie chodzi o porzucenie tych standardów, ale chodzi o to, żeby podchodzić jednak z tolerancją do czegoś, co jest inne, i sposługuje się trochę innym językiem. A pięknie w ogóle mówi o tym, mogę już tutaj w takim razie zreklamować, <sum> bo mamy bo z, z fundacją, którą prowadzę, czyli Fundacją Małgosi Braunek Bądź i stąd też książka w ogóle. Będziemy w lutym organizować drugi kongres medycyny integralnej, bo teraz w lutym w Polinie się odbył pierwszy i na drugi kongres medycyny integralnej przyjeżdża do nas dr Jair Maimon z Izraela, fantastyczny, fantastyczny lekarz, który jest lekarzem medycyny konwencjonalnej i chińskiej, który w ogóle przeprowadza, już mówiąc w ogóle o statystykach i o badaniach, on przeprowadza badania nad ziołami chińskimi więc on przepuszcza to wszystko co jest medycyną chińską pr przepuszcza przez te narzędzia medycyny zachodniej przez nasze filtry przez nasze filtry i w ogóle wspaniale to robi dlatego że on udowodnił na przykład na ogromnej grupie e, pacjentów onkologicznych udowodnił jakie działanie mają e, leki chińskie w stosowaniu przy chemioterapii nieprawdopodobne wyniki badań więc w tym momencie on już ma, ma po prostu narzędzia opublikowane w największych pismach, czasopismach naukowych, potwierdzające skuteczność. Więc jak ktoś się go pyta, no tak, ale czy to na pewno można? Tak, można, to jest udowodnione. I on bardzo pięknie potrafi przetłumaczyć chiński język, tej chińskiej medycyny na język zachodni. I nagle, gdzie rozumiesz, że one się nie wykluczają, one w ogóle nie powinny ze sobą konkurować, bo jedno pracuje na jednym poziomie, a drugie pracuje na zupełnie innym poziomie. Tu w ogóle nie chodzi o wykluczanie, a o przenikanie się i wspieranie. Ale jak to jest, że zwyczaj medycyna alternatywna gdzieś ma dużą tolerancję i akceptuje medycynę zachodnią? Wręcz uważa, że w pewnych wypadkach jest to niezbędne, ale zupełnie w drugą stronę to już nie działa. I zastanawiam się, czy ty mówisz, że to jest też kwestia systemu, czyli jakby sami lekarze nie są winni, bo oni są tak zaprogramowani? Mm, tak nigdy nie odważyłabym się oceniać jakby kogoś tak personalnie. Bardziej myślę o systemie, który szwankuje i który nie daje lekarzom pewnego, pewnych możliwości. Na przykład powiedzmy, jakbyśmy wzięły po prostu pod lupę chociażby czas, który lekarz spędza z pacjentem. To nie jest jego wina, że on ma 15 minut na pacjenta. To jest wina systemu, który tak go programuje, żeby miał te 15. Co on może w te 15 minut tak naprawdę zrobić? Jak głęboko może zbadać, jak głęboko może się zapoznać z pacjentem? Dlaczego nie ma komunikacji na studiach, na Akademii Medycznej? Dlaczego nie ma, nie ma czegoś takiego jak komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentami? znowu wolna amerykanka, albo będzie, trafimy na empatycznego lekarza, który nie stracił swojej empatii poprzez czas, który spędza w tym systemie medycznym i który chce się dowiedzieć czegoś więcej. W ogóle cały system tak naprawdę jest postawiony do góry nogami, dlatego że po pierwsze oczywiście rządzi nim a, ekonomia, jeśli chodzi o, o system medyczny, bo tutaj musimy spojrzeć prawdzie w oczy, ale większość jednak um, koncernów farmaceutycznych pracuje na to, żeby zaleczać objawy i gdzieś tam, no taki jest ich interes. To jest po prostu logika. W, w interesie no, firm na pewno nie jest to, żebyśmy byli zdrowi, niestety, tak? No niestety, niestety. Aczkolwiek są oczywiście teraz takie nowe dziedziny farmaceutyczne, które, mm, które naprawdę idą w taką bardzo y, prozdrowotną stronę, co mi się bardzo podoba. Myślę, że w ogóle przyszłością medycyny i farmakologii jest y, stymulacja organizmu do tego, żeby sam się leczył. Natomiast znowu jest ta, jakby troszeczkę wracamy do tej arogancji naszej. Myśląc, że pewnymi syntetycznymi formułami jesteśmy w stanie zadziałać na cały system. Na przykład, tak jak mówi profesor Lubiński, można oczywiście, on akurat się odwoływał, odwoływał do selenu, który, jak się okazuje, jest właśnie no, jednym z najważniejszych pierwiastków, które determinują też w dużym stopniu nasze ryzyko zachorowania na raka. Orzechy brazylijskie. I borowik, jak się okazuje. I. I tutaj nasz profesor mówi, okej, okay, leki jasne. Ja też absolutnie, żeby nie było, że jestem przeciwna, bo, bo są też takie grupy leków, takie niedobory, czasami, które absolutnie po prostu możemy być wdzięczni, że żyjemy w takich czasach, że te leki są. I często ratują czyjeś życie, ratują czyjąś stabilność psychiczną, więc to jest absolutnie niedyskutowalne, ale też. I to jest to integralne podejście. A, tak, uważam, że absolutnie. I biorąc leki, tylko pamiętajmy o tym, że one mają swoje skutki uboczne, że musimy nad nimi pracować, że musimy kompleksowo cały czas jednak chronić swój system, który będzie przez te leki często obciążany. Ale m, na przykład profesor Lubiński mówi o tym, że on w pierwszej, y, na przykład, przy suplementacji selenu, on mówi. W pierwszym mm, wyborze stawiajmy na żywienie, dlatego że w żywieniu, powiedzmy w takim borowiku, w którym jest mnóstwo selenu, nigdy nie wiadomo, czy ten selen, selen w borowiku, on się nie wiąże z jakimiś dodatkowymi czynnikami, które będą ten selen właśnie czyniły najbardziej efektywnym dla naszego ciała. Jeżeli suplementujemy sobie sam selen, no on się z niczym już nie wiąże, on jest po prostu wyekstrahowany. Więc tutaj możemy powiedzieć, że natura, no nie, nie wiemy tego, to jest to, co nauka y, bada, to są pewne wy, wycinki, to jest znowu to fragmentaryzowanie. A tutaj podchodzimy do takiego, holistycznie podchodzimy do całości. I patrzymy, i, i dla mnie właśnie to się wiąże z ogromną taką pokorą patrzenia na świat, na jego tajemnicę i szanowania tej tajemnicy. Możemy część rozumieć, część, jak możemy się jakby na tej drodze zrozumienia posuwać do przodu. I też jest to lekcja nie tyle też pokory, co cierpliwości, mam wrażenie. To co mówiłaś, że teraz chcemy wszystko... Tak, instant. w danej chwili od razu mieć na rezultat, a, a te wszystkie metody wymagają pracy, krok po kroku Oczywiście. wprowadzać małe zmiany, które na dłuższą metę przynoszą nam rezultaty. I też właśnie ta pokora, też moim zdaniem, leży w tym, że nie zawsze te rezultaty są takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo też nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje. Ale dokładnie, dokładnie. I Ale właśnie też zapytałam cię wcześniej um, y, o to, jak się nie zgubić w tych, inter, y, tych alternatywnych metodach, czy masz jakąś swoją ulubioną? Albo taką, która uważasz, że jest dobra na początek, jeżeli chodzi o dbanie o swoje zdrowie, która pomaga nam zrozumieć swój organizm? Wiesz, dla mnie mogę, mam jakby dwie odpowiedzi w głowie. Jedna z nich, chyba, chyba pójdę za taką trochę bardziej, e, może tak trochę prowokacyjną, ale bym powiedziała terapia. Bo przede wszystkim to jest, żeby. Aby świadomie podejmować decyzje co do własnego ciała, musimy się nauczyć go słuchać i w ogóle słuchać siebie i wiedzieć, jakie mamy braki, jakie deficyty i czego potrzebujemy. Nie mając tego, tego świadomości takiej, idziemy po omacku. Więc dla mnie chyba jakby takim, ja, ja bym w ogóle terapię polecała jako profilaktykę. Naprawdę, to jest dla mnie narzędzie, po prostu jedno z najważniejszych też, za które kiedykolwiek sięgnęłam w życiu. Więc, e, więc bym powiedziała raz. Samoświadomość i praca nad, kon, nad utrzymywaniem kontaktu ze sobą. Um, jak już to będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy, gdzie mamy braki, to wtedy możemy w drugiej kolejności sięgnąć po raz na przykład te bezpieczne wszystkie metody, o których mówiłyśmy, czyli styl życia, o odżywianie, zadbać o regenerację organizmu, pracować ze stresem, jeżeli go mamy, i oczywiście wprowadzić. Systematyczną, nieobciążającą, ale systematyczną aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o mnie personalnie, no to tak jak powiedziałam, oczywiście te, terapia to jest, to, czyli łapanie kontaktu ze sobą, ale dla mnie oczywiście medytacja i w ogóle wszystkie takie mm, takie duchowe. Mm, no nie mogę powiedzieć metody, bo to by było bardzo depresjonujące, ale... Że narzędzia? E, narzędzia, tak. To jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i właściwie codziennie praktykuję i, i staram się właśnie być blisko siebie i wiedzieć, jakie mam w związku z tym, czego potrzebuję i na tej podstawie podejmować potem decyzje no i jakby już wspomniana dla mnie medycyna chińska jest jakby takim wielkim odkryciem, więc, więc też często bardzo, jak tylko mam potrzebę, to wracam do akupunktury i do ziół. Więc, więc jeżeli tylko mam jakiś spadek formy, to, to wtedy jestem właściwie, robię sobie kilka sesji akupunktury, chodzę do, do akupunkturzystki i, i to bardzo dobrze na mnie działa. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas znalazł te swoje metody, w których się czuje dobrze i bezpiecznie i które na niego działają. To może być masaż raz na jakiś czas, to może być, a nawet czasami może to być jakaś mocniejsza terapia ruchowa. Może to być jakakolwiek inna forma pewnego, nie wiem, czego, przetworzenia i transformacji tego, co się w nas dzieje. Bo jeżeli doprowadzamy się do takich już symptomów, które są na pewno Odczuwalne bardzo mocno fizycznie to często Dokładnie. To, to znaczy, że już coś się dzieje na pewnym poziomie głębszym, i zostało albo pominięte, albo niezauważone, albo w tym wirze po prostu zignorowane, ale to znaczy, że to już wychodzi na zewnątrz. I teraz znowu, jak mamy na przykład, no nie wiem, dodajmy na to wysypkę albo egzemę no to ona może się brać ze stre... no tam, Na pewno też kilka osób w, wywiadzie, w wywiadach to potwierdzało, że że to nie, jest, to nie jest aż tak trudne szukanie tej, tych przyczyn. Bo wystarczy po prostu podążać za tymi pytaniami, jak za sznurkiem. Ale dlaczego? Ale skąd? Ale w jakich może, w sytuacjach? Na przykład, egzama, pamiętam, że kiedyś w ogóle bardzo przez długi czas miałam taką egzemę na, na skórze, na szyi. To było jeszcze oczywiście zanim, zanim jeszcze byłam na studiach, albo nawet jeszcze przed mi się to zaczęło. I w ogóle oczywiście nie kojarzyłam, że to było w jakichkolwiek mom momentach. Pamiętam, pamiętam taki moment, kiedy zorientowałam się, że ona mi się pogarsza w momentach stresowych. Kiedy byłam już naprawdę mocno zestresowana, to nagle, to nagle ta egzama się po prostu totalnie rozlewała. I oczywiście, że stosowałam jakieś maści sterydowe na to i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, jak poszłam na terapię, to dopiero mi ona zeszła, już, już jej nie mam. No ale to jest jakby praca u podstaw. Ale powiedziałaś o duchowości i mam wrażenie, że duchowość zyskuje popularność. Ja też mówiłam o tym w innym odcinku, że ludzie są mniej religijni, ale mm. bardziej uduchowieni. Mm -hmm. I wiele z nas się tego tak naprawdę teraz zaczyna uczyć. E, o ile się nie mylę, z tobą ta sfera życia jest od dawna, żeby nie powiedzieć od dziecka. Jaka była twoja przygoda z, właśnie z, z, z pracą nad mm. sobą, na tym poziomie nie, duchowym? Nie, no, można powiedzieć, że od dziecka, właśnie, że może od urodzenia. Ale jestem w sumie bardzo taka um, wdzięczna za to, że się oczywiście... Przy całym moim y, dziecięcym załamaniu, tym, że po prostu pochodzę z innej rodziny, buddyjskiej rodziny, i w ogóle byłam jedyną osobą, która nie chodziła na religię w klasie i tak dalej, z, po prostu cierpiałam z tego powodu, że nie poszłam do komunii, y, to jednak. No jest to wydarzenie. No jest to wydarzenie. No <laughs> bardzo cierpiałam, naprawdę. I że nie dostałam roweru. <laughs> Ale. Ale oczywiście, z tej perspektywy y, bardzo to doceniam, bo jakaś taka ta buddyjska, m, nikt mnie nigdy nie namawiał do niczego i nigdy nie zostałam absolutnie indoktrynowana, ale jednak y, y, buddyzm sam w sobie jest taki bardzo rozwojowy i on właściwie, szczególnie buddyzm zen, bo jestem wychowana w buddyzmie zen japońskim, czyli takiej formie buddyzmu bardzo, y, tak bym ociosanej, czyli gdzie jest bardzo mało ceremonii, a jest właściwie sama praktyka. I jakby ta, ta, ta buddyjska praca opiera się właściwie o czystą medytację w ciszy. I oczywiście są narzędzia pewne po drodze, które pomagają Ci w, w tym, żeby tą, tą sferę jakby przekraczać. Buddyzm akurat się na tym opiera, żeby też przekraczać pewien dualizm w sobie, żeby identyfikować się z takim, z absolutem ponad ego. No to jest tak bardzo, mówiąc skrótowo, ale Gdzieś tam słysząc cały czas tę perspektywę, oczywiście się bardzo po prostu nasiąknęłam nią, więc, więc mi to jest bardzo bliskie. Myślę, że absolutnie się kończy formuła już um, taka inst instytucjonalna, religijna, którą znamy i, i może po prostu jakieś pokolenie takie, takie nasze, powiedzmy, rozdania tego. Nie wiem, pewnie 20-30-latków teraz, jeszcze przechodząc też załamanie takie światowe, bo, bo widać, co się dzieje na świecie, że jest bardzo niestabilnie, po prostu poszukujemy pewnej stałości w sobie i odpowiedzi. I zawsze, kiedy pojawiają się jakieś takie pytania dotyczące, czy jest coś więcej, gdzie idziemy dalej, czy, czy właśnie jesteśmy sami, czy, czy mamy się do czegoś odwołać, to no to, to, to są takie podstawowe pytania. O duchowości. Czy my dostajemy. Dla mnie na przykład trochę jest tak, że właśnie mm, taka formuła poradnikowa nie za bardzo mnie interesuje. To jest jakby, jeśli chodzi o mnie, mhm. o moje osobiste poszukiwania, bo uważam, że. Każdy na swój sposób znajduje troszeczkę coś innego. I w duchu. To są tak intymne sprawy, tak głębokie, właściwie niedyskutowalne. Myślę, że podstawą jest miłość i podstawą jest jakaś poczucie wspólnoty. I to jest, to jest pewna taka duchowość. I pewna wiara w to, na przykład, że jest coś więcej. I że, i że jest, nie wiem, że w tym jest większy sens. To jest dla mnie duchowość. Jak ją ja odczuwam osobiście, jak ty ją odczuwasz, jak ktoś inny ją odczuwa, to już jest niedyskutowalne. Więc. Yy, więc trochę. Yy, I tak samo właśnie, jest, jak mówiłyśmy wcześniej chyba przed programem, chwilę rozmawiałyśmy o, o poradnikach, o tym, że teraz jest bardzo duży też taki wysyp powiedzmy, takiego, takich gotowców. Jak żyć, żeby. Trochę. Ja w to nie, nie za bardzo wierzę, bo myślę, że każdy musi znaleźć. Są pośrednie oczywiście, można powiedzieć, okej, okay, ja uważam tak, ja uważam tak, ja uważam tak, ale to my finalnie podejmujemy tą decyzję, kim chcemy być i w którą stronę iść. Ale wydałaś książkę w Polsce, gdzie, no mówmy się, jednak większa część naszego społeczeństwa to są osoby um, wyznania katolickiego. Czy myślisz, że, no bo to, co, to o czym piszesz, jest ściśle związane z duchowością i odchodzi od pewnych powszechnych założeń, powiedzmy. Czy myślisz, że właśnie nasze społeczeństwo jest gotowe na książkę, która gdzieś e, odkrywa tę duchowość zupełnie z innej strony i może właśnie podważa to? Mm... ja bym nie, nie powiedziała, że nie, jakby mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuł zaatakowany absolutnie nie, pewnie, i podważany. Ja też tego tak nie, pewnie, z czego tak nie odczułam, ale jestem właśnie ciekawa, jak, jaka, Wiesz jaka co? może być reakcja. E, szczerze mówiąc, w ogóle bardzo mnie pociągała taka, e, taka perspektywa, żeby do książki też zaprosić kogoś, Czyli księdza y, z, tej, z tej strony właśnie chrześcijańskiej, nie mówię stricte katolickiej. Pewnie gdybym mogła, to bym sobie życzyła, żeby to był ksiądz Kaczkowski, bo, bo też wcale nie jest tak łatwo odnaleźć y, duchownego, który też się zajmuje zdrowiem, bo to chodzi o duchowość w kontekście zdrowotnym. Mhm. To jest to, co mnie interesuje najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle temat na tę kolejną publikację, bo to by było bardzo ciekawe, żeby podrążyć ten temat od tej strony. Jest na przykład na, na kongresie też, o którym wspomniałam, w tym roku też przyjeżdża do nas taki lekarz ze Stanów, dr Smith, który e, się zajmuje wpływem duchowości i, i umysłu na ciało, ale z perspektywy medycznej, bo jest lekarzem. Więc, więc tutaj w ogóle wpuszczenie takich perspektyw różnych, to jest tylko to, oczywiście, ja sięgnęłam po, powiedzmy, perspektywę, można powiedzieć, buddyjską. Nie tylko ze względu na to, że jest mi ona najbliższa, ale też ze względu na to, że mój tata się tym zajmuje, więc przeprowadziłam wywiady ze swoim tatą. Um, i, I to, że się nie wydarzyło tak przy tej publikacji, żeby jeszcze rozszerzyć to o, o inne systemy, to był tylko wybór pewnego ograniczenia też, które miałam. Ale, ale myślę, że spokojnie byłoby miejsce na, na też perspektywę chrześcijańską, to jest bardzo ciekawe. Więc absolutnie ja byłabym na to otwarta, i myślę, że ta, ten wywiad, który mm, z moim tatą przeprowadziłam, on też, to, no oczywiście on, on jest taki otwierający po buddyjsku, ale myślę, że też nie jest zamykający. Tak ale... mam nadzieję przynajmniej. Em, powiedziałaś, że jesteśmy w takim ważnym momencie teraz dla, dla świata, gdzie ewidentnie szukamy mm. y, drogi i dzieje się wiele takich y, niepokojących rzeczy. Myślisz, że mimo wszystko idziemy w dobrym kierunku, że jakby skutkiem tego będzie to, że nawet w kontekście właśnie zdrowia i służby zdrowia i tego systemu, że właśnie ta medycyna zachodnia otworzy oczy? Chciałabym bardzo tak, tego sobie życzę. No. Szczerze mówiąc, yy, wiesz co? O tak, ja, ja jestem skupiona na robieniu po prostu. Myślę, że jedyne, co możemy robić, yy, no tak, jedyne, co możemy robić, to robić, bo inaczej możemy się tylko przyglądać temu, co się dzieje i siedzieć pasywnie, a to, to pewnie bym wpadła w depresję po prostu, jakbym yy, musiała patrzeć na to, co się dzieje, bo to jest bardzo niepokojące i jestem często, gęsto załamana, jak patrzę na to. Jak, jaka ogromna polaryzacja jest, jakie są konflikty na świecie, kto dochodzi do władzy, y, jaki jest nagle cofnięcie się w tolerancji nawet, w, w wzajemnym słuchaniu i oczywiście w tym kontekście. Miejmy nadzieję, że to są po prostu ostatnie podrygi konające estrygi, czyli y, idziemy w dobrym kierunku, ale jest pewna taka jeszcze taki agresywny rzut, powiedzmy, właśnie tego zamknięcia i tej y, takiego napięcia, przed przekroczeniem i przejściem trochę na inny system myślenia. bo, jest, bo z drugiej, jestem bardzo taka ambiwalentna, nie, nie mam zdania tak naprawdę na ten temat. Myślę, że teraz może się waży, może się ważą rzeczy i dlatego musimy się wszyscy zorganizować tym bardziej i pchać do przodu, i robić. I tak jak to, co ty robisz, wiesz, no, to, jest, to jest właściwie, to jest baza i podstawa, i klucz do sukcesu. Codzienna praca u podstaw. Codzienne rozmowy, codzienne uświadamianie. Kto już oczywiście weźmie za, za siebie odpowiedzialność, to już jest jego sprawa. Ale jedyne, co możemy robić, to cały czas udostępniać wiedzę i inspirować. Ja też tak trochę prowokacyjnie powiedziałam, jak może zareagować społeczeństwo, ale wiemy, że książka odniosła ogromny sukces. Czego ci gratuluję? I myślę, że to też jest początek pięknej dyskusji na, na te tematy, które tam poruszyłaś. Ale kiedy pisałaś tę książkę, dla kogo ją pisałaś? Dla nas wszystkich. Na, w ogóle nie, yy, oczywiście, początkowa przygoda moja z fundacją była związana stricte też z onkologią i z takim wprowadzaniem tego podejścia integralnego do leczenia onkologicznego. Ale im dłużej jestem w fundacji, tym bardziej się przekonuję o po, o po prostu potrzebie, ogromnej potrzebie profilaktyki i świadomości, więc poszerzania świadomości na tym polu. Więc. Jak myślę sobie o książce i dla kogo ona jest, to ona jest absolutnie dla wszystkich, którzy dla wszystkich. Chciałabym nawet właśnie dla tych nieprzekonanych nawet powiedzieć, czyli dla sceptyków. Dla tych, dla step, tak. Bo, bo tu jest największa praca na, tak naprawdę do zrobienia. A ogromnie bym sobie życzyła, żeby ona była taka mm, taką jakimś takim kurczę kopem do inspiracji do do poszukiwań, do takiej kopem inspiracji i poszukiwań. Tak, ale też mam wrażenie, że nawet jeżeli to przeczyta osoba tak sceptycznie nastawiona, która z założenia jest, nie, nie będzie zwolennikiem tego, co tam napisałaś, to zawsze to ziarnko gdzieś tam zostanie zasiane i chociaż może będzie oby. to początek rozmowy. Oby, oby, chociaż, chociaż jedna rzecz, może slow jogging, a może... A to była takie bardzo pozytywna no, rozmowa. Ale to jest w ogóle, to jest taka cudowna metoda, naprawdę bardzo ją polecam, bo sama w ogóle nigdy nie biegałam wcześniej i zawsze mnie to jakoś przerażało i ja tak się, się męczyłam. Bo mnie to nudzi strasznie. No to idź na slow jogging. Naprawdę, przysięgam, przysięgam, bo nie znosiłam biegania, miałam poczucie, że męczę się, yy, odliczałam minuty do po prostu do końca. A slow jogging, powiem, jest praktycznie wolniejszy niż chód, więc właściwie zapominasz trochę, ale jednak zaczyna tak, bardzo się pobudza całe krążenie. Właściwie nie męczysz się ze względu na ten oddech, który trzymasz cały czas, nie przekraczasz tego stresu kardiologicznego, że nie mhm. pilnujesz, żeby, żeby nie przekroczyć takiego bicia serca, które zaczyna być męczące i nagle zaczynasz po dziesięciu minutach oddychać pełno, peł, pełnymi płucami. To jest tak przyjemne, że naprawdę ja, mi pół godziny mi ja w ogóle. Ja często gadam przez telefon, jak sobie biegam. Co czy oczywiście w życiu bym nie zrobiła nie wcześniej, nie. no bo to bym się zadyszała na śmierć. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Była krótka, ale konkretna i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję poruszyć te wszystkie wspaniałe ja tematy. Życzę Ci wszystkiego dobrego i gratuluję jeszcze raz ogromnym wyborom. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję książki. ci za zaproszenie i bardzo Ci też gratuluję tego, co robisz. Dziękuję. Do usłyszenia. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Was pełen informacji i inspiracji. Wszystkie informacje na temat Oriny. Oraz um, linki do tego, o czym mówiłyśmy, informacje o książce znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com, gdzie jest jak zawsze specjalny post poświęcony każdemu odcinkowi. Pamiętajcie, że podcast ukazuje się co tydzień w poniedziałek o 16.00. Możecie go wysłuchać na iTunesie, na Spotify oraz na moim kanale na YouTube. Tam też zawsze czekam na Wasze opinie w komentarzach, na rekomendacje i na pomysły, kto może być kolejnym gościem, kogo chcielibyście usłyszeć. I to samo w przypadku mojej strony, też w komentarzach pod postem zawsze Wasze wrażenia są mile widziane. I jeżeli macie chwilę, zostawcie opinię i ocenę w aplikacji, w jakiej słuchacie mojego podcastu. Pamiętajcie, żeby zaobserwować mój podcast na Spotify lub na iTunesie, w zależności od tego, na jakiej aplikacji słuchacie, i zostawić mi miłą, mam nadzieję, opinię i ocenę. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie i na koniec odsyłam was jeszcze na Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam możecie na bieżąco dowiadywać się, kto będzie gościem, o co będę pytała i mieć więcej informacji zza kulis, czy też może trochę większy wpływ na to, kto zasiądzie tutaj ze mną w studio. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mówię tak szybko, bo to już jest końcówka. Do usłyszenia. Pa, pa.